A dzień dobry, drodzy widzowie. W dzisiejszym odcinku zmierzymy się z samurajami. I z gościu ma pałkę też. Patrzcie na niego. Odkrył moc pałki. I wielkiego nosa. No muszę przyznać, że maskę ma zaciepistą. Wy macie też takie maseczki? Nie, wy tak po prostu sobie stoicie. Dobra, never mind. No czym was zaatakujemy? No, gra sugeruje mi, żebym was ciepnął wikingami. No to was ciepniemy wikingami. Jacyś brawlerzy oczywiście tu pójdą, tu jest jakaś wielka dziura, idealnie. No co, no wyślemy oczywiście Jarla. Jarl wielki prowadzący bitwę przeciwko tym złym samurajom. No tutaj wyślemy jakichś brawlerów, tylko tu jest taki daszek trochę trudny. Ilu tam jest ich? 6. A nie fajnie, dobra. Musimy, zrobimy tak, że na jednej flance umieścimy troszeczkę mniej tych brawlerów, w sensie tutaj 5, tutaj 4, coś nie pasuje mi. Inaczej, tutaj umieścimy też 2 squire'ów, o. I tutaj dzięki takiej szczodrości tutaj też umieścimy więcej squire'ów, co nie? Ci brawlerzy jakby przyjmą atak, a tu będzie Jarl, który pokona ich wszystkich, mam nadzieję, że nie wpadnie do dziury. I będzie jeden farmer z Jarlem naszym. Nazywa się Farmer Maciuś, albo Zdzisiuj, Grzegorz, nie, to jest Farmer Grzegorz, Farmer Grzegorz. Farmer Grzegorzu, nie, tamten nie. No nie chcę nic mówić, ale to ten squire nie miał szans. To był inny plan w ogóle. Dobrze, brawlerzy sobie dają idealnie radę. Tylko, że to był jeden brawler, nie dwóch brawlerów. Dobra, Jarl sobie idealnie dał radę, tylko niech nie spadnie, nie spadaj. Dobrze, Jarlu, pokonaj gościa z pałą. Farmer Grzesiu żyje jeszcze, patrzcie na farmera Grzesia. Myk, dobrze, widełkami. O dobrze, jeszcze Jarl żyje. O dobrze, lodem jest zrobił. Tak, o jeden to wpadł do rzeki, patrzcie, to się już. O, jak to toporkiem, dobrze, nie to, o, ale go ciapnęli brawlerzy. To teraz jak zaciepają te, a te, no dobra, ten się utopił. No i bardzo dobrze, ilu przetrwało? 2 brawlerów i Farmer Grzegorz. Dobrze, Farmer Grzegorz przetrwał, patrzcie, oni się już tulą, mówią, jej, wygraliśmy. No tutaj ten pan brawler poszedł spać w dupie innego strażnika, no i dobrze, tak, każdy ma swoje te możliwości spania. Ten tu zaciepał się własnym mieczem, no i dobrze, fajnie wyszło. Dobra, co tutaj mamy? Wielka armia samurajów. Ninja! Mają ninja. Dobra, teraz zaatakujemy ich. Wiem, czym zaatakujemy ich. Armią knightów. Może tych knightów, czy nie wiem, bo ci knighti, no oni nie pójdą na te ninja, co nie? To jest niestety problem. Ale no postawimy ich tak, co nie? No i teraz tak. Król będzie prowadzony przez 2 knightów. I armię squire. Oj, daj. Nieładnie troszeczkę wyszło. I muszą być równo, patrzcie. Cyk, cyk. Cyk. A, no tutaj jeden taki jest większy. O, wielka armia gierunków. 4 knightów i ninja. Patrzcie na tego knighta i robi szarze. Cyk, no jednego przewrócił. Jeszcze, o, jak mu starczy wyciepał. Bo biedni ci knight, ten knight został otoczony, co nie? To był nie fair walk. Dobrze, knighti, szybko ich zaciepajcie, bo tam macie ninja do zaciepania. Dobrze, królu. Dobrze, tarczy używajcie na te ninjowskie stucki. Ale ich zaczupali. Ale ich zaczupują. O, mnie też zaczukali mi tych knightów. O, potężni ci ninja. Musimy inaczej to zrobić. W takim wypadku potrzebujemy oddziałów łuczników. Może to jest słaby pomysł nawet, szczerze powiem. Ale oddział łuczników musi być. Ci szczerze powiedziawszy, gierunkowie nic nie zrobili. Tak w ogóle. Dobra. Naprzód, łucznicy! O, dobrze, zapomniałem, że samuraje odbijają te strzały, ale to wiecie, zawiadziacko, tak odbijają. To nie swojego, nie! Nie fair. Dobrze, łucznicy już strzelają. Łucznicy mają większy zasięg niż ninja. I patrz, jak robią cyk, cyk. Ninja nigdy nie były przygotowani. Chrońcie króla! Nie pozwólcie, żeby król dostał zbyt wiele shurikenów na twarz. No i never mind. No, szybko, ostrzelajcie ninja, bo was zaciepią. Dobrze. O, ale rzucą tym minia. Ale dobrze, król się poświęcił. A jeden knight tam... No już go nie ma, tak? Już tego knighta nie ma. Dobra, jest pan Bing Bong Szasza Pong. I są... Fajerwerko strzelcy. No niedobrze, niedobrze. Dobra, mam na nich, jest na nich parę sposobów, mi się wydaje. Fajerwerko strzelcy, poznajcie się ze Snake Archerami, czyli jedna z moich ulubieńszych jednostek. Ja wiem, że często to mówię, ale taka jest prawda.
Szczerze powiedziawszy, dużo ilość piechoty nie zadziała na nich, więc może tutaj położymy knightów na każdy tutaj, na każdego jednego takiego osunę, na każdego ich bing bang chacha bong, czyli ten gościu z pałką. Położymy jednego knighta, tylko tego knighta może tutaj bardziej bliżej. Tego knighta to nie wiem, gdzieś tu, o, tak. Utknąłem w dachu! Nie, utknąłem w dachu! Fajny ten dach, jakiś kurde, patrzcie. No i tutaj mamy naszą armię bing bong chacha bong. I co? No i możemy jeszcze dwóch squire'ów dać, prowadzących szarże. Dobra, dajecie, jest was mniej, ale jesteście umiejętniejsi. O, już po tym dajcie, patrzcie, ten knight to się, o, został spalony. My tu przegramy, jak najbardziej. Ale strzelają, ojeju, jeju, tego już, o, on taki powalony. On nie żyje już, o nie. Snake archerzy nic nie zrobią, bo są, nie zadają dobrego damage'a. Ale znaczy zaciepali jednego bing bong chabonga. Że nie, tym smokiem to odbija, patrzcie, one tak robią bzz, 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 bzz. No już, o nie, niestety to jest porażka. Dobra, wiem na to, jaki jest na to sposób. Niestety sposób jest brutalny i nieodkrywczy. Nie możemy do nich podejść po prostu. Musimy wysyłać, jest ich mało, więc taki jeden Crowmaster się bardzo przyda. Wyślemy tutaj kilku łuczników. Łuczników z kilku stron wyślemy. No i potrzebujemy przede wszystkim gości, którzy przyjmą beating, tak? Beating przyjmą. Czyli tarczowników, ale no nie możemy poświęcić ich zbyt wielu, no potrzebujemy przede wszystkim łuczników, tak? No i może warto. Bardzie! Naprzód! Mnóstwo łuczników. Oni są w stanie, tak wiecie, tutaj strzała losowa poleciała. Swojego trafili. Tutaj spalili swojego bardzo prawdopodobne, tak, tak. Tutaj zostawiliśmy knighta, to źle, bo trzeba sobie przypomnieć, żeby tego knighta zabrać. Dobra, kruki są wysyłane. Ojeju, jeju, 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 no, 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 no. Byście się nie spalili. I się spalą, tak się. Dobra. O Jezu, i tak spalili. Jedno z ważniejszych jednostek. Tutaj upadł smok. No, petardy wybuchają. Co wy to robicie? Szybko. Nie ma takiego bicia. Myk ze strzały z łuku. A, unik. Dobrze. Myk ze strzały. Cyk, trafienie. Jestem zaciepisty. O, do naszych nie trafiają, dobrze, dobrze. Tam są kung fu mesterzy. Mazę strza, puch! O, headshot! Dobra, teraz trzeba tego zaciepać. Kung fu mastera. Chyba dostał ze strzały, dobrze. Wyszło, wyszło, jesteśmy najlepsi w tą grę, najlepsi. O! Tutaj armia... Samura... O, tutaj patrzcie jaki jest... Tu jest hałacza! Dobra, tutaj trzeba szybko wejść. Brawlerami. My się dosłownie stykamy. Mam lepszy pomysł. Jakby tak w nich wejść hopitami. Oni tak zadziugają ich, co nie? Zresztą to nie są hopici. Tutaj byśmy posłali jeszcze kilku farmerów, co nie? Tak na boki, żeby oni tutaj byli. To jest to samo? Tak, tu jest to samo, więc tutaj też tutaj kilku farmerów damy. I damy tych moich ulubieńców, czyli gości z pikami. Oni dosłownie ich smyrają tymi pikami, co nie? Więc powinni ich zaciepać. Następnie tutaj będzie wielki jarl prowadzący szarże z brawlerami. O, to tutaj brawlerzy będą. Dobra, no tutaj oczywiście wsparcie jednego brawlera się też przyda. Tutaj też wsparcie jednego brawlera się przyda. Headbaterzy, żeby w nich zrobili chociopaczo. Żeby zrobili im zamieszanie w głowie, tak? Chociopaczo zrobili. I teraz naprzód, moja armia, tak jest, tak, wbijcie się w nich, zniszcie hałacze. Hałacza strzeliła, im to nic nie dało, dobrze, rozbiliśmy ich. Teraz jarl robi swoje, patrzcie, jak ciacha, tutaj goście z włóczniami idą, nikt nie zginął. Ktoś tam spadł, ale nevermind. To był ich, dobrze. Ważne, że nasi nie spadają, dobra, szybko teraz trzeba dorwać się do ninjów. Używajcie tarcz. Dobrze, moi brawlerzy, tak, o, ale dostał. Dobrze, jarlu, on ci nic nie robi, myk, cikierku taki. Dobra, straciliśmy kogoś? No, straciliśmy, dwa małe straty są. Mam nadzieję, że małe w farmerach. Farmerzy są najważniejsi. Oni trzymają ekonomię w dobrym stanie. O ja cię, panie. Dużo fajerwerko strzelców. Nie podoba mi się to. Tutaj mają dosyć też dobrą linię. No to możemy balistę dać jedną. Najważniejsze też jest to, żeby dać trochę snake archerów, żeby ich rozproszyć. I następnie dać tu kupę archerów, tak? Archerzy na fajerwerko strzelców.
No, tutaj dać też łuczników. Oni mają dosyć długie zasięgi, więc no. Teraz zobaczę, jak to pójdzie. Patrzcie, strzelają, cyk, pierwszy dostaje taką salwę. O, tu fajerwerko strzelcy, niestety ci ukrótkują moich, niedobrze. Oj. Strzelajcie też, oddajcie im z powrotem, w nich postrzelajcie. Dobra, ja też nagram tym. Nie ma takiego strzelania. Odejdź ode mnie. Jak pięknie poleciał. Dobra, jak tam nam idzie? Dobrze, dobra, balista teraz, balista, duża część w twoje ręce. Ciepnij, ciepnij, ciepnij. O, ale dobrze. Dobra, teraz trzeba uważać. O, jak dobrze. Dobra, balista. Co został? A, już tam dostał tych strzała, idealnie. Dobra, to była idealnie rozpracowana technika walki. O, są hałacze. I są okruci ninja. Dobra, na ninja możemy pójść brawlerami. Brawlerzy mają tarczę, więc powinni sobie dać radę. Na hałacze powinniśmy dać berserkerów. Nie powinien wyjść. Ale nie, nie, o Jezu, hałacze. To ja spudłowałem na szczęście. Mam nadzieję, że jakiś berserker żyje, żeby tam skoczyć. O, tacze przyjęły, ale to ładnie, patrzcie, jak one to przyjmują. A nie, ujujuj, dobra. Dobrze, dobrze, berserkerzy, ale dobrze sobie poradził. Ale, o, patrzcie, jak ciśnie te hołacze, o, tak ciocha, dobrze. A ten przyjmuje wszystko na tarczę, dobra. O, przyjął niestety headshota. Ja nie masz na mnie mocnych, myk, tarcza. Ale dobry ten ninja był, No to jest moja wina, bo ja nie wykorzystałem wszystkich moich środków. Patrzcie, tutaj więcej trzeba dać, tak. Tutaj dać brawlera. Ty patrzcie, skoczyli na nich. Tutaj, o, hałacza zdziesiątkowała. Tutaj też, ale teraz poradzili sobie lepiej. Nie? W jednym brawler idzie. Nie, ale to. Hałacze są przepotężne. Ale tutaj już berserkerzy na nich skaczą. Cyk, cyk robią i o, to strzela losowe miejsca. No, w sumie taki spreada zrobiła. Hałacza jest przepotężna. Piękna. Dobra, co tutaj mamy? Mamy ninjów dużo, nie lubię ninjów. Mamy dużo odbijających mieczami, ale ninjów nie mają dużo, dobra. To jest tak robimy. Dajemy hopitów, które tutaj prowadzili, dziku dziku robili. Tutaj też damy kilku hopitów. Tutaj też damy paru hopitów. No tam trzech, co nie? I oni nie są po to, żeby ich wszystkich zaciepać, bo z tyłu, uwaga, łucznicy oczywiście. Wiem, że oni mają samurajów, którzy kontrują. Ale no, łuczników trzeba paru dać. Teraz naprzód. Hoplici, ja wierzę was, że ich zadziugacie tam spadli razem, co nie? Tutaj sobie dają radę, a nie, no tutaj sobie nie dają rady na ninju. Dajcie sobie radę. Szybko strzelajcie łukami. Strzelajcie szybko, póki możecie. Strzelajcie. Zaciukajcie tych gości z pałami. Przetrwał ilu gości z pałami? Przetrwał ich kilku. Czaj! A, dobrze! Zaciukany, dobra, szybko w ninja! Ninja, celujcie! Ninja, zaciukajcie ninja! Dobrze! Dobrze wyszło, zaciukali ninja! Co tu mają? No, znowu smoki i mają Monkey Kinga. Dobra, no Monkey Kinga trzeba też użyć super techniki, nazywa się balista. Mi się osobiście wydaje, że Walkirie tu mogą dać sobie radę. Walkirie tak w nich wlecą. Dajmy, przede wszystkim tych Valkyrii, no dajmy tak na bokach, co nie? Żeby były. Następnie mi się wydaje, że tutaj Crowmasterzy, jacyś dwóch dać Crowmasterów, nie powinno być dobrze. No i oczywiście jakieś goście w tanie najlepiej, no. Dobrze, 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 uważaj Valkyrii, nie daj się spalić. O, się dała spalić. No może dobra. Ale dobra, tutaj już chodzą, dobra, kruki tu już robią cyk, 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 dobrze. Monkey Kick nie żyje, Monkey Kick nie żyje, dobra. Ale problem jest tego taki, że zmasterowaliśmy Walkirię. O, będą nas palić! Nie, nie. Spalili. Dobra, Walkirię to był błąd. Walkirię to był duży błąd. Mi się wydaje, że dobrym pomysłem zamiast Walkirii byłby wagon. Zobaczymy ten wagonnik masterów.
wagoniku. Jedziesz. Spaleni. Dosłownie spaleni. To był słaby pomysł. Dobra, to się nie uda, to się nie uda. Wagonik to był słaby pomysł. Ale tam właśnie zabrakło Walkirii. Dobra, tutaj Walkirii możemy dać. Coś, co oni nie są w stanie jakby spalić. To jest ciężki wybór. Knight właśnie jest do spalenia. Łucznicy odbiją ten ich cały. Bone Mage'u w ogóle tutaj chyba mi się wydaje, że ich można bądź. Zamiast nich dać, nie wiem, dwóch Kiftenów. Nawet więcej tych Kiftenów dajcie. Tak, o. Kiftenów. Problem mam tutaj. Bo to trzeba, tych gości trzeba zastrzelić. No może pijani mistrzowie wody, tak? Pijani mistrzowie wody też mogą dać sobie radę, tak? No odbijają też to, ja nie wierzę, no. O, ci wtedy niestety wlecieli w złe miejsce. Okej, okay, wód masterzy. Królu, poczekaj, nie bij mnie! Zemyśl to! Fire! Pismy go. Szybko! Cofamy się z tą balistą! Szybko, szybko! Balista time! O, ale ładnie! Woodmasterze! Upi! Rzucaj, przynajmniej rzuć tą butelką. No dobrze. Dobra, szybko wycofaj się. Strzelaj. Zastrzel tego. Dajesz. Dobrze. Teraz ostatni idzie. Nie dorwiesz mnie. Jam jest Ballist Master. Ty jesteś martwy. Dobrze, Ballist Master sobie poradził. Dobra, teraz my gramy. O, my gramy sobie wielkim tym. Hałacze zrobimy od razu, patrzcie, hałacza. Tak, tutaj od razu damy fajerwerko strzelców. Bo oni też dystansowo grają. I tyle, patrzcie na to. Ta hałacza, nie tam. A, dobra. Tylko dwóch trafili. Patrz, jak to hałacze dziesiątkuje i co, nie? No szybko, szybko, odnów się! A nie! A było już dobrze. Dobra, może co innego. Może... Samurai Masterów. Tak, a horda Samurai Masterów. Joniu. Idziecie, dobra. Zobaczymy, czy są w stanie ten odbijać kamienie. Nie, kamienie nie są w stanie odbić, ale już w nich wejdą, patrzcie. Takie myk, ciachają ich. O, odbicie. Wszyscy rzucą w jednego, a ten, a, cyk. Dobrze, zaciachajcie gości z uczniami. Odbijajcie to, dobrze samuraje. Wciekajcie ich, ciachu, dobrze. Zaciukali ich. Jeżeli kamienie nie odbijają. Dobra, mamy Kiftenów, a my mamy fajerwerko strzelców. Fajerwerko strzelcy zrobią im z dupy, jeśli się nie wiesz, ja patrzę na to. Dobra, tylko muszą jeszcze trafić w Chieftainów i będzie dobrze. Trafcie, proszę was! Szybko! Żyją ci Chieftaini, oj. Szybko, trafiajcie, strzelajcie! Nie w niego! Tamty! Szybko! O, fuck. Dobra, szarża łukier! Dobra. Może mały kontyngent fajerwerko strzelców, którzy rozbiją ich, co nie? W sensie, może ich bardziej rozproszymy. O. Damy ninja. To jest droga jednostka akurat. Ninja to jest... Mój droga jednostka. Ty, ale... Dragona może walnie. Przecież on lepiej sobie poradzi z paleniem ich wszystkich. No zobaczymy, ninja i dragon.
Tak, tylko że może inaczej, żeby się skupili, tak? Tutaj ninja damy. Tu jest samuraja. Bo chcemy, żeby oni poszli w jedną stronę, tak? I patrzę. Ogień! Idealnie, to był dobry plan, żeby użyć ognia. No, tutaj musimy użyć hałacz. Typowo. Musimy użyć ninja. Nie wiem, bo w nich lecą. Firework ostrzelcy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Dawaj, dawajcie hałacze. Dobra, dobrze poradzili sobie. Dobrze sobie poradzili hałacze. I teraz patrzę te hałacze. Kurde, idealnie. Pięknie, bym powiedział. A co tutaj mamy? Mamy Bone Mage'ów, mamy małą inwestycję, możliwość inwestycji. Dobra, pierwsza rzecz to chcemy, żeby się skupili na nim, tak? Żeby wszyscy poszli dosłownie na tego jednego samuraja, potem tego drugiego samuraja. Tu już poślemy dragona. Tutaj może trochę fajerwerko strzelców damy. Jedna hałacza. Hałacza będzie dziś. I patrzcie. Oni typowo się skupiają, to tutaj strzały, tak. Jednego już zaciepali. I patrzcie, oni się skupili, tu jest ogień. Tak jest. Dobra, tutaj ten sam plan. Samuraj, który skupia oddziały wroga, potem drugi samuraj, który skupia oddziały wroga. Za nim kroczy dragon. Tutaj jedna hałacza, tutaj druga hałacza. Tutaj fajerwerko strzelcy, może zamiast jednej hałaczy więcej fajerwerko strzelców. No i zobaczymy, jak to wyjdzie. Chodź, oni wszyscy się skupiają, tutaj hałacza robi. Burn them alive, burn them alive. Niestety, dobrze, zostało nam jeszcze duży kontyngent fajerwerko strzelców i hałacza, pamiętajcie o tym. Dobrze, wybuchy, tak, tutaj hałacza, która tam może kogoś dobiła. O, bomb mage, szybko, tak. Dajcie w bomb mage'ów. Kamienie, całą maskę, dobra. Patrzcie, hałacza idealnie, myślałem, że w potylicę. Ale w ramię jednak, jednak w ramię. Przyszli farmerzy. No to niestety farmerzy. Mi się wydaje, że to wystarczy, ale walniemy trzy, znaczy dwa. Nie? Pasmoki. Kontra armia farmerów. Coś tu poszło nie tak. Zaciepają farmera? Jestem ciekawy. Harvestera. Bijcie ją! Tak, zablokowała się jej broń. Bijcie ją! Tak jest. Pobili ją do śmierci. Nie, no ja się zakochałem w tym. Patrzcie, smok. Lecisz. Tutaj fajerwerko strzelcy. Teraz bardzo ważna rzecz. Nie chcę go. Bardzo ważnym elementem jest to, żeby teraz trafić gościa, który jest tam. Ty żyjesz? Nie może być! No, taktiksy. Takie są taktiksy. O, wielka armia harvesterów. Not good. Tutaj jeden dragon, tutaj drugi dragon. Tutaj damy pałkarzy. Wiesz, że oni kosztują 200, oni są potężni. Dobrze, płońcie, palcie. Dobrze. Harvester został uciepnięty. Nie palcie swoich! Palcie wroga! Dobrze, to jest. Czy ktoś zginął z naszych w ogóle? Nie, żaden z naszych nie zginął. Kompletnie, żaden. No tutaj jakiś. Nie, wszyscy żyją, wszyscy przeżyli. Genialnie. O, patrzcie na to. Fajerwerko strzelcy. Duży oddział fajerwerko strzelców. I hałacze. Jak trochę wolnimy fajerwerko strzelców, to będzie druga hałacza. Dobrze, naprzód. Hałacze mają długi. O, tak, hałacze mają. Piu, 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 dobrze. Odlatujcie, złe pany. Hałacza, przeładowanie. Cyk, 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 cyk. Cyk, dobrze. O, fuck, nie, dobrze. Dobra, jedna hałacza wystarczy. Więcej fajerwerko strzelców. Tak jest, tak. Tu wszędzie mają być fajerwerko strzelcy. Tylko żebyś, a nie, w plecy se walną. Tutaj jeden, tutaj drugi, tak. No, bo nie chcę walą w plecy. Dobra, hałacza, strzelaj, tak. Pyk.
Tutaj, o, idealnie, kto są headshota, to odnotuję. Dobra, wyślę L kruki, ale kruków nie jest tyle, żeby nas wszystkich zaciepać. Tutaj hałacza zrobiła swoje. Dobrze, dalej, dalej, strzelacie z fairyworków. Dobrze, już jednego krukmastera, krukmastera odleciał w orbitę, co nie? Dobra, dajecie. Krukmastera walcie. O, niestety, już lecą kolejne kruki. Nie będzie dobrze, ale dobrze, wszystkie kruki poleciały w jednego i tutaj hałacza idealnie. Idealnie mu w jajca. W jajeczka. Dobra, co mamy dalej tutaj? Knight. Bronionego przez healerów. Co ci po Knightie, jeżeli Knight nie może się ruszyć? I z tyłu samolot. Patrz, ten Knight taki, nie mogę, nie mogę. Nie mogę się ruszyć. A jednak mogę się ruszyć, zapomniałem, że mam czarże i teraz zaciepałem i tarczą jeszcze. Dobra. Smok. Burberin Olivaya. Smok jest OP. Dosłownie smok jest OP. Może nie na to, co nie, ale no... Dosłownie, oddział samurai, bo oni odbiją wszystkie strzały. Ciachaj! Cing, odbicie. Ten już padł? Never mind. Odbicie, chodziło mi o tego. A, dobra, on padł, tak po prostu se leży. Dobrze, mały samuraju, nacierajcie. Odbijajcie strzały. Ciachaj. Ciachnij też tego, dobrze. Ciachaj. A, strzeliłeś w górę. Upiś. Teraz będą za tym bardem się uganiać. Bard nie chcę umielać, nie. Aha, jestem na high grandzie. Dobra, trzeba to rozplanować. Gdzie się? Tutaj jeden stopień. Tutaj drugi stopień. A, zginął ten bard w końcu. Katapult. Katapulty, really? Czy coś tam jest pod? A nie ma jednostek po drogach. No w sensie... Hałacza ma większy zasięg, no i fajerwerka strzelcy mają też większy zasięg. Patrzcie na to. I hałacza robi. Siątkowałeś tylko jednym katapultem. Może fajerwerka jak wybuchnie? Nie wiem. Ale nie, hałacza szybciej się przeładowuje niż katapulta. No i ona... Widzicie, katapulta się nie skupia na najważniejszym celu, czyli na... No dobra, fajerwerka wybuchła, hałacza już miała strzelę. No well. Królowie i giemkowie. Powiem wam tak. Armia smoków was spali. Burn Olivaya. Fajest. To było szybkie. No dobra. No i tutaj znowu. Będą na nich nacierać rozproszone zastępy samurajów. Tutaj gdzieniegdzie wzmocnionych przez pałkarzy. I samuraj. I ty. Dobrze, naprzód moja armia dynastii. Oni nie mają z wami szans. Na początku zawsze będą straty, ale jak się do nich dorwiecie w końcu. Katapulty są głupie. I dobrze strzelą. Ach, głupi bardowie. Dobrze, nasze zastępy już wkracają w ich szranki. Tak jest, ciachajcie ich. Dobrze, oni pod siebie walą. Tak jest, swoją katapultę. Dobrze, szybko zniszczyć katapultę jedną. Tak jest, wchodźcie w nich. Dobrze. Tutaj, tutaj, szybko. Póki jeszcze macie samurajów, którzy was bronią przed łucznikami. Dobrze, ciachajta ich. Turbiejta tych bardów. Dobra. No ten kurde jakiś... To by jakiś piruet zrobił. Dobra. Tutaj do opinii kopałką. Dobrze. Przeszedł przez... Z tego. Zaciepajcie go w końcu. O, w końcu go tak uderzy, tak jem w mordę. Tak, ja nie chcę umierać. Do widzenia, zły świecie. Już jeden bym chciał zeskaczykiwać za nim, co nie? Tak, ja też za tobą. Wii! Dobra. Widzicie, że ta taktyka się zmieni? Nie, ta taktyka się nie zmieni. Coś takiego. Dobra, burn the king's alive! O nie, oni mają za dużo życia, ci królowie. Burn the king alive! Dobrze. Obróćcie smoka, szybko.
musicie spalić jeszcze jednego króla. Burn. Ale on przeżył? Dobra, jednak nie żyje. Spalił się. Tak totalnie. Dobra. Na ten moment oczywiście... Jezus Maria, jeszcze to zrobimy. Patrzcie na to, jakby... Nie tutaj jakiś mąków wrzucimy, żeby... I tyle. Patrzcie. I swoich tak trochę. No i dobra, koniec. Nie no, smoki są zbyt potężne. Smoki są zbyt potężne. No, w sensie bym powiedział, że tutaj to samo. Trochę tak, no bo... Tutaj jeden smok, tutaj... drugi smok. Tutaj... Król samurajów, tutaj jeszcze damy wciąż samurajów, tu damy ninja i tu damy ninja i jeden ninja. A ja 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 cyk 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 cyk. Dobra, szybko, ninja, cyk 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 cyk, shurikeny, pik 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 pik, złego z Minotaura, cyk cyk, dobrze. Zaciukanie, co nie? To jest piękne. A co tu jeszcze mają? Zeusa. Ja mam hałacze, tak? Oni mają Zeusa, my mamy hałacze. O fakt, żeby tylko Zeus strzelił. Dobra, przeładowywać szybko, przeładowywać szybko. Piękne to jest, piękne. To jest piękne. O, balisty są. No, w końcu coś trudniejszego. Ale nie, balisty nie zdążą spalić mi smoków. To jest po pierwsze. Po drugie, używamy mąków, w sensie otwardzi dosyć. Po sprawie, patrzcie. No i co jest tego? Jedna balista padła, druga balista padła. Nie, balisty na taką rozproszoną armię to nie działa, panie. Jednego tylko straciliśmy chyba. Idealnie. Co tu jeszcze macie? No to to samo. Jeden dragon. Tutaj jakaś hałacza. Tu. Następnie mąkowie. Mogą być jeszcze fajerwerkostrzelcy z tyłu. No sprawię. O, będę. W swoich niestety walnęliśmy z tej. Au, 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 au. O, balista. Dobrze, dobrze. Okej, okay, okej, okay. Mąkowie mają dużo HP, więc oni tam jeszcze posiedzą. W Zeusów walą te hałacze. Dobra, jeden nie żyje. Ojeju. Dobra, Zeus nie żyje. Dobra, węże niestety, węże. Nie, 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 zakręcili to. Dobra, to jest koniec, to jest, na teraz to jest koniec, na teraz to jest koniec. W następnym odcinku dokończymy tą kampanię i zaczniemy kampanię renesansu. Więc do zobaczenia, moi drodzy.